16 marca w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie odbyło się spotkanie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które w całości zostało poświęcone kwestii pomocy uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie powiatu dzierżoniowskiego. Okazało się, że to dzisiejsze spotkanie stało się prawie taką platformą wymiany informacji. Bardzo dobrze, bo o to chodzi, bo tutaj dobra informacja jest podstawą dobrego działania, a cel mamy wspólny. Przed chwilą mieliśmy spotkanie Związku Powiatów Polskich, starostów z Dolnego Śląska z udziałem pana wojewody, pana marszałka. Także to cały czas się dzieje. Jutro mamy spotkanie Sztabu Kryzysowego Powiatowego z udziałem wójtów, burmistrzów, służb mundurowych. Na piątek jest już zapowiedziane kolejne spotkanie z panem wojewodą. W piątek rano spotkanie naszego sztabu takiego wewnętrznego, rozszerzonego o jednostki. Także po prostu, ale takie są też potrzeby, bo bez tego nie da rady się tutaj porozumieć i dobrze pracować na rzecz naszych mieszkańców i oczywiście uchodźców. Dlatego to robimy, dlatego robimy wszystko, żeby było dobrze. Według danych przedstawionych przez Grażynę Wójcik, dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego, w instytucjonalnych miejscach we wszystkich gminach powiatu przebywa obecnie około 1000 uchodźców. Oczywiście te dane nie są bardzo precyzyjne, ponieważ ci ludzie się przemieszczają. Część jest urodzin, gdzie to w ogóle nie jest rejestrowane, część urodzin jest rejestrowane, także to wszystko się zmienia. Uważam, że jeżeli takich zarejestrowanych jest blisko 1000, to należałoby założyć, że to będzie co najmniej 1200-1300 osób na tą chwilę. Podczas spotkania dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Dzierżoniowie Monika Zawilak mówiła o pomocy świadczonej na rzecz uchodźców w zakresie poszukiwania zatrudnienia. Odwiedzamy punkty, te takie zbiorowe, na razie te większe takie, gdzie ci ludzie już zdążyli ochłonąć, odpocząć, najeść się i wyspać, żeby z nimi porozmawiać o przyszłości, o ich planach. Są chętni do pracy? Bardzo. Ci ludzie nie chcą siedzieć na naszym garnuszku, chcą pracować, chcą zarobić na swoje utrzymanie jak najbardziej. Barierą jest tutaj język, więc też ruszamy z organizacją kursów języka polskiego dla tych osób. I ruszamy od jutra z punktem konsultacyjno-informacyjnym. To jest taki punkt powiatowy mieszczący się na centrum, w centrum przesiadkowym w Dzierżoniowie. Pomieszczenia zostały udostępnione przez miasto Dzierżoniów. Tam będą osoby te rejestrowane, będą pośrednicy pracy, także mogą się zgłaszać i obywatele Ukrainy i pracodawcy, którzy chcą zatrudnić te osoby. Tam też w przyszłości ma być pracownik ZUS-u, który będzie pomagał wypełniać wnioski, ma być pracownik OPS-u, prawdopodobnie też pracownik Urzędu Miasta. W związku z tym chcemy stworzyć taką kompleksową obsługę tych osób i pomoc w tym, w czym możemy. Głównie to są kobiety. W jakich zawodach one chcą pracować? Kobiety, tak, głównie to są kobiety. Zawody są różne. Są lekarze, są pielęgniarki, są psycholodzy, pedagodzy, nauczyciele. Są szwaczki, są kucharki. Tak naprawdę wachlarz jest tak duży, że jesteśmy w stanie jakby zagwarantować wśród tych wszystkich osób odpowiedniego pracownika po, myślę, przeszkoleniu z języka polskiego. Na zajęcia do szkół średnich prowadzonych przez powiat zapisało się do tej pory kilkunastu uczniów. Obecnie uczestniczą oni w zajęciach o charakterze wolnych słuchaczy, zawierają znajomości z rówieśnikami i uczą się języka polskiego. Ludność ukraińska, która przybyła na teren naszego powiatu, na razie jest w takiej fazie przejściowej. Zastanawiają się, czy wysyłać dzieci do szkół, czy korzystać z możliwości kształcenia zdalnego, bo taka możliwość też istnieje. Więc to w tej chwili są podejmowane decyzje. Na chwilę obecną do szkół ponadpodstawowych zgłosiło się w tej chwili około 15 osób. To nie jest dużo. Jest to młodzież, którą można zakwalifikować w tej chwili do klas pierwszych bądź do klas drugich, ale trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że na tej młodzieży nie ciąży już obowiązek szkolny, tak jak w szkołach podstawowych. W związku z tym oni mogą być przyjęci, jeżeli są wolne miejsca, bądź
można stosować inne rozwiązania. Teraz nie mamy jakby warunków otworzenia oddziałów przygotowawczych, więc takich oddziałów nie tworzymy. Przyjmujemy uczniów i proponujemy im na chwilę obecną takie zorientowanie się w sytuacji, żeby mogli jako wolni słuchacze najpierw uczestniczyć w zajęciach i zobaczyć, czy są w stanie podołać po prostu tej nowej sytuacji. Na razie tak po omacku troszeczkę pracujemy. Szukamy jakichś książek, jakichś pomocy dydaktycznych. No wiadomo, musimy sobie poradzić. Bariera językowa gdzieś tam jest, ale wszyscy jesteśmy raczej pozytywnie nastawieni. Patrzymy na to po prostu, co się dzieje na Ukrainie, jak ta młodzież, w jakim stanie psychicznym przyjeżdża. Oni zwyczajnie potrzebują na razie pomocy, spokoju i takiego wprowadzenia. Mam rozumieć, że nauczyciele nie będą oceniali ani wstawiali ocen dla tych uczniów, którzy przyjeżdżają z Ukrainy. No oczywiście, że nie. Tu chodzi o to, żeby oni się wdrożyli w ogóle w nasz system, nauczyli się w ogóle języka, że tak powiem, oswoili się z naszą oświatą, z młodzieżą, z naszymi zwyczajami, naszą kulturą, naszym życiem po prostu tutaj codziennym i żeby poczuli się bezpiecznie. To jest chyba takie najważniejsze zadanie, które my w tej chwili chcemy jako nauczyciele i pedagodzy realizować. Na czym twoja praca, pomoc, wolontariat polega? Jak to wygląda w tej chwili w szkole? Szczerze mówiąc, to po prostu jestem, tak powiedzmy, że tłumaczem. Ja pomagam różnym osobom w dogadaniu się z Ukraińcami. Pomagam tłumaczyć, co niektóre rzeczy i po prostu wspieram wszystkich pod takim względem, że bardzo wszyscy są przestraszeni, że co się dzieje, Boże, Ukraińcy, jak się z nimi dogadać, i po prostu pomagam, jak powiedziałam, z barierą językową. No właśnie, a jak sobie radzą twoi koledzy z Ukrainy, którzy przyjeżdżają, nagle trafiają do szkoły, nie znają języka, jakiś program, powiedzmy, przerabiają pana Tadeusza, skąd oni mają wiedzieć, o co chodzi? Szczerze mówiąc, to boją się mega i w ogóle, ale za pomocą innych osób i za pomocą mnie to radzą sobie świetnie, bo jednak język polski to może jest trudny język, ale no nie jest aż taki ciężki, żeby nie dał rady go zrozumieć. My już jak gdyby tą pierwszą falę rozpoznania tego tematu mamy za sobą, ponieważ rozpoznawaliśmy razem z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz Powiatowym Centrum Opieki i Wychowania i Powiatowym Ośrodkiem Wsparcia sytuację na terenie powiatu. My jako tutaj instytucja Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z Powiatowym Ośrodkiem Wsparcia skupiliśmy się na Argentii, ponieważ tutaj było dosyć dużo osób. Natomiast poradnia psychologiczno-pedagogiczna wzięła na siebie bagaż pozostałych placówek. Jesteśmy po pierwszych spotkaniach z tymi osobami, które są tam umieszczone, które tam mieszkają, i w oparciu o to, co spotkaliśmy na miejscu, na razie powoli się stamtąd wycofujemy, ponieważ tych działań jest bardzo dużo. Te osoby w zasadzie są zasypywane różnymi zajęciami, a podstawową kwestią, która ich najbardziej teraz interesuje, to jest kwestia pobytu na terenie Polski, kwestia zatrudnienia, kwestia opieki nad dziećmi i kwestia pobytu, jak długo będą mogli tutaj być. My oczywiście rozesłaliśmy już dzisiaj przypominającą informację do wszystkich koordynatorów miast i gmin na terenie naszego powiatu, że jesteśmy jak najbardziej w gotowości i czekamy na takie sygnały. Tam, gdzie będzie taka potrzeba, jak najbardziej służymy wsparciem, czy to w miejscu, gdzie te osoby przebywają, czy u nas w placówkach. Numery telefonu są również podane zarówno do Powiatowego Centrum, Powiatowego Ośrodka Wsparcia, jak również Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Spotkanie koordynował Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.